Pani poseł Anna Kwiecień, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Panie marszałku, pani minister, Wysoka Izbo. Tu bardzo często wielu posłów wypowiada taką magiczną frazę, że dzieci się nie rodzą mimo tego programu. Otóż warto wiedzieć, że w czasie rządów właśnie Platformy Obywatelskiej i PSL-u wyjechało 2 miliony kogo? Młodych ludzi. Młodych ludzi, którzy powinni mieszkać w Polsce i powinni zakładać rodziny i z tego tytułu powinny przychodzić na świat dzieci. A proszę Państwa, za ich czasów rocznie rodziło się 400 tysięcy dzieci. Co to znaczy? To znaczy, że w ciągu 8 lat rządów tak naprawdę trzeba sobie wprost powiedzieć, jakby przez 5 lat nie urodziło się nawet jedno dziecko, bo 2 miliony młodych ludzi wyjechało. To skąd mają być dzisiaj dzieci? To jest pierwsza sprawa. A druga bardzo ważna sprawa to, proszę Państwa, pierwszy ogromny spadek urodzeń był w latach 90., a to roczniki 90. dzisiaj powinny w Polsce zakładać rodziny i powinny rodzić się dzieci. One się rodzą. Gdzie? W Wielkiej Brytanii, w Niemczech. Bardzo. Tam, gdzie za waszych czasów wyjechały teraz młode osoby. Pana posła. Dziękuję bardzo. Dziękuję.